Dobra, odpalaj tę szkołę, ja wam pokażę, jak to się w tej szkole robi ten porządek. Łowca duchów Bladeusz tutaj się szykuje. Jeszcze raz? Let's go. No, let's go. Noirak, dawaj ready, nie mam czasu na twoje wygłupy. A, już. Przepraszam, bo ja... Już. No ready. Co się stało, Noirak, co? My tu na wyprawę duchów lecimy, a ty znowu się wygłupiasz? Dobra, uwaga. Wow, jak szybko dzisiaj. No, jestem w szoku, że nic się nie zbugowało. Dołączyłem się. O, ej, wszyscy są! No. Wszyscy są i żyjemy, Boże. Oprócz nie, nie ma juniora. Nie, ale... O, Boże, on zaraz skraszuje, zobaczycie. Jest. No dobra, jest, junior. Działa, jest. Jak to się otwiera? O, nauczyłem się. Dobra, to tak, ja biorę... Czekaj. Co tam, junior, mówisz? Poczekaj. Czy to jest szkoła? Tak, to jest szkoła. Tak. Musimy zrobić synka, musimy zrobić zdjęcie Ghosta i musimy zrobić smart sticki, dobra. A co to jest? Czemu to jest capture photo dirty water? O co chodzi? To duchy czasami włączają kran i wlewa się brudna woda i to jest taka oznaka jakby tego, że on tam był i jak to sfotografujesz, to dostajesz za to $10. Uuu, no to musimy to sfotografować. A to ostatnie? Wyczyść arenę w pobliżu ducha używając smooth sticks? To co są te smooth sticksy? To są takie pachnidełka, jakby takie. Pachnidełka. Dobra, o! Dorothy Martin się nazywa. Dobra. To idziemy, dobra, to tak, Noirak, weź krucyfiksy, idziemy go wkurzyć. Znaczy nie, poczekaj, dobra. Tutaj krucyfiksy później. Więc tak, każdy bierze latarkę, to na pewno. Latara, normalnie. To jest bardzo duże pomieszczenie, zobacz, to są dwa takie piętra. O, w dupę, czyli trzeba go na początku zlokalizować pewnie, tak? Ktoś może wziąć tutaj ten biały czujnik EMF. Ej, a co to są te tutaj takie białe tutaj główienka, te tutaj na półce, co to jest? Jakieś miny? To są czujniki dźwięku. To są czujniki dźwięku i je potem rozstawimy, tylko najpierw poczekajcie, zrobimy tak. Ja wejdę z moim czujnikiem dźwięku. A kto wziął temperaturę? Z której strony... Poczekaj. Ja wziąłem, mam na sobie. Zobaczymy, z której strony są dźwięki, tam rozstawimy czujniki dźwięku i wrócimy wtedy tutaj zobaczyć, czy tam coś się ruszy. Dobra. Oj, tam idę z nim już pogadać, bo nudna taka... Chodź tu zobaczyć najpierw jeszcze coś. No dobra, no niech stracę, na chwilę pójdę zobaczyć, ale chcę iść przywitać się z duchem. Co to jest? To jest między innymi szkoła, patrz. Tutaj masz już kamerę domyślnie. Klimaci. Ej, dobra, idę z nim pogadać, mówię ci. Ja się z nim dogadam na pewno. No. Ej, ktoś mi tu powiedział, że podobno Noirak śmiejesz się jak Scooby-Doo. Tak ktoś napisał tutaj. I akurat do podklimat. Jak co? Że jak Scooby-Doo się śmiejesz, ktoś napisał mi na czacie. Dobra. Jak Scooby-Doo? Hello! Hello there! Dorothy Martin, where are you? Fast! I'm scared! Dobra, zaraz znajdziemy tego ducha, motherfuckera. No. Oj, Bladii się w końcu doigra takim wołaniem. Proszę cię! Dobra. Muszę się nauczyć otwierać drzwi, bo jestem upośledzony. Jak się drzwi otwiera? Jestem upośledzony, się czuję. A, przytrzymuję. Ja otworzę. Dobra! Where are you? Dorothy Martin! Dorothy Martin! Where are you? To jest echo, nie? Na korytarzu. Ale kozak. Ech, pewnie znowu jakiś upośledzony duch, Noirach, obstawiam. Może być. Dorothy Martin, where are you? Show yourself! Nie działa na razie, Tu jej nie ma, pewnie jest gdzieś poszła. Ale kurde, creepy jest troszeczkę, co nie? Widzicie cokolwiek? Ja to mało co widzę. Jesteśmy tu sami. No to świetnie, Noirach, to się nazywa przygoda. Chodź, Noirak, będzie fajnie. Ja się zesłam. Cicho, Noirak, nie panikuj, będzie super. O Boże, ale się wystraszyłem, a to tylko subskrypcja 3-miesięczna. GG. A, dobrze, to git. Hej chłopaki, bo Bladii chyba w poprzedniej gierce się jeszcze dobrze nie przestraszył, nie? No ja się totalnie jeszcze nie przestraszyłem, ja szukam ducha tutaj. Hello! No. Zamknięte to jest, Noirak, zamknięte to jest. O, otworzyłeś, jak tyś to zrobił? Nie jest. Jak tyś to otworzył? Dobra, chodź do środka, na zewnątrz się będzie, chodź. Dorothy Martin, where are you? Show yourself! Widzisz coś podejrzanego? Na razie nie, może światło zapalić. Na razie nie, to zapal światło. O, ale brzydko. Nie no, jest taki podklimat nawet, ja bym powiedział. Dobrze wymawiam jej imię? To była Dorothy Martin, co nie? Chyba ta. Dorothy Martin, where are you? Show yourself! Junior, te piętro sprawdzasz? wkładam na parterze na razie. Dorothy Martin! Where are you? Łazienka. A co w łazience myślisz, że jest większe prawdopodobieństwo istnienia? Show yourself! Jęczący... Tak jak jęcząca Marta? Oh. I'm scared! Oh. Dorothy Martin! Where are you? Ej, to jest wyjście do góry. To chodź do góry pójdziemy, bo na dole chyba nie ma tego ducha, bo przeszukaliśmy całą chyba tą stronę. Chyba z niej jest, wiesz? Nie no, tak mówię ci, wydaje. Jakaś ten... jakaś lewa ta typiara. Przy Bladii możesz gadać z duchem przez radio specjalne. Co, jakie radio specjalne? Ej, widziałem, piszą, że przez jakieś specjalne radio mogę z duchem gadać. Możesz, możesz. A co to jest za specjalne radio? No, jest takie radio. Specjalne radio o gadanie, ale to później będziemy mieli pokój. Dorothy Martin, where are you? Show yourself! Kurde, na razie powiem ci... A masz Blady jakiś sprzęt do sprawdzania obecności przy sobie? Na razie nie... Nie mamy, nie mamy. Nie, no mam, ja kurde, mam patrz! Czujnik. Mam, te gówno z kropkami. To jest to do sprawdzenia? A, termometr, tak, to włącz to. Ej, mam te gówno takie, co się świeci. Włącz to. Ale no to... dobrze, to z tym możesz łazić. Ej, to cały czas wystarczy, że to będę z tym chodzić, to się zaświeci. No, ja mogę dać drugie. To powinienem włączać czy wyłączać? Cały czas to musi być włączone? Czekaj, zostaw włączony. Mhm. Zostaw włączone i jak będzie duch gdzieś w okolicy, to zaświeci się więcej lampek. Jak będzie ważne, żebyś sprawdził, czy przypadkiem się nie świecą wszystkie, bo to jest ważna informacja. Dobra, nie świecą się, nie świeci się jeden. No Jara, gdzie ty poszedłeś? Chodź tu na górę, a nie poszedłeś sobie. Momencik, wejdę po drugi ten dobra. Żebyśmy razem sprawdzali. Dobra. Jestem na piętrze, jak chcesz. Ja mam na dole, jak mi powiesz, gdzie jesteś więcej? Ja jestem przy wejściu. Dorothy Martin, where are you? Co słyszysz? Teraz podejdę do... jak krzyczysz u góry. No bo krzyczę, no bo wołam ducha i nie chcę na razie przyjść. Dorothy Martin. Czekaj, już malutku idę do ciebie. Dorothy Martin, show yourself. I'm waiting for you. Dobra, popatrzcie, tutaj jestem. I'm scared. Dorothy Martin. Sprawdzasz te klasy, czy nie? To wszystko, skąd idę, jest sprawdzone już. Okej, macie wysoką aktywność. A kurde, jednak nie mam czujnika, ale nie, pomyliło mi się, nie wzięłam. A, dobra, powiem wam, że tutaj na górze to jest jakaś pustka, tu nikt nie ma żywej duszy w ogóle. No. Paminka, sprawdźcie jeszcze ten róg, na którym teraz wchodzisz, wszystkie jeszcze raz w salę. Ajajaj. Ten duch to chyba śpią. Już sprawdzałam, Juniorek, ale mogę przejść jeszcze raz. Dobra, Noirak, idziesz tu ze mną na piętro, czy nie idziesz? Moment, wracam do Golenki wziąć jedną rzecz. Ja jestem w prawym górnym rogu, Junior, nie? Tak, nie wiem. Dorothy Martin! Dorothy Martin, where are you? Temperaturę, co? No nic tu nie ma, Junior. Dorothy Martin. Jakie mogą może Jest dźwięk. Bladii, naciśnij prawym na to coś, co trzymasz w ręku. Tu chodzi mi o ten termometr. Boże, o ten pilot. No to co, jak nacisnę prawym? I świeci ci się? Tak, nie? świeci się na jedną kropkę cały czas. Jedna kropka jest cały czas. To może być z drugiej strony, bo ja rozstawiłem dwa w tym samym miejscu, ale tak samo są nazwane jako... Dorothy... Oj, ona się nazywała Dorothy Martin, tak? Dobrze wymawiam jej imię. No. Ej, no to nie wiem chyba, nie wiem co z tym duchem, ale tak ma... Bladii, ty swoją... No musisz, wiesz, mamy dwa piętra na każdym piętrze. Na każdym piętrze mamy dużo sal, więc to każdy... A da się jakoś zawężyć jakby próg ten, znajdywalności? Da się, między tymi czujnikami, które rozstawiłem i cały czas wam mówię, że no i jak po prawej stronie budynku idź i tam każda salę sprawdzaj, obydwa... Prawa strona, jak się patrzy od wejścia, tak? To tam gdzie byliśmy, no. Tam były jakieś dźwięki. Dobra, idę do was. Czyli tutaj nie ma. Dobra, widzę, że nie załatwimy tego inaczej, jak będę muszę... O cholera, wyrzuciłem czujnik. Nie, zdarza się. Kurde. Jestem w bibliotece. Widzę. Ej, ale powiem wam, że ten duch to kolejny upośledzonex. Oj, coś czuję, że raczej nie będzie. Pamiętajcie, że duch reaguje na pojedyncze osoby, nie na grupę, więc nie grupujcie się na razie. O, kogo my tu mamy? Witam, panie. Dobra. To chodźmy. Sam szepczesz? Nie wiem. Dobra, jeszcze... Ktoś mówił, czekaj, Bladii, sprawdzamy tutaj pokoje te po prawej stronie. Tak, bo tam gdzie teraz jesteście był odnotowany dźwięk na sensorze, więc w którejś z tych sal obok ona musi być. Ej, słyszałem coś! Słyszałem coś! Słyszałeś? Tak... temperaturę i... Pamiętasz, o czym mówiłaś, czy nie? Dorothy Martin! Show yourself! Skaż światło może, za jest to jest. Słyszałem, było halo. Hello! No to bardzo możliwe, że jesteście w pokoju i sprawdźcie temperaturę i hello! Nie działa to coś. Show yourself! Show yourself! Dorothy Martin, show yourself! Nie, nie działa, nie działa. Dała mi do łóżka. Tak, coś też słyszałem. Dorothy Martin! Bladii. Tak, zgłaszam się. Co się dzieje? Masz przy sobie, masz EMF-a czy temperaturę przy sobie? Mam przy sobie ten badacz, wykrywacz. EMF-a ma. To zbadaj kolejne pomieszczenia, nie to pomieszczenie. Ja idę po temperaturę. Tak, tak, badam bibliotekę teraz, Dobra, ale ona będzie bardziej na prawo w pomieszczeniach od siebie. Bardziej na prawo? Dobra, okej, to idę dalej. Biorę temperaturę. Familika idzie do ciebie od drugiej strony, także zaraz się spotkacie na końcu. To jest Dorothy Martin czy Martin? Dobre pytanie. Dorothy Martin. Dorothy Martin to jest. Tak, Dorothy Martin. No i jak sprawdź pomieszczenie na lewo, jak będziesz szedł teraz prosto, to sprawdź to pomieszczenie na lewo. Jak blisko muszę być ducha, żeby ten pilot zaczął działać sensownie? Sala chyba. On zacznie działać jak wejdziesz do pomieszczenia i będzie duch obok. Okej, czyli nie działa. To nie jest sala gimnastyczna. Chodźcie coś zobaczyć. O kurde. No, co się dzieje? Stołówka. Co? Stołówka? Dobra, no może gdzieś tutaj jest w sumie. Co to było? Ej, co to było? Gdzie jesteś? W stołówce. A gdzie się wchodzi do stołówki? Jak od wejścia idziesz prosto i w lewo, takie drzwi. Powiem wam, że strasznie wygodne TB się cały czas trzyma, jak się chodzi. Nie no, temperatura 19-16 stopni, to niemożliwe, ale to jest coś... To raczej... dziwne. Powiem wam, że ten duch... Czy w stołówce są zapalone światła, czy nie? Czy w stołówce są zapalone światła? Tak, są zapalone światła, to zgaśmy. Dobra. Może. A weźcie zgaście na chwilę, muszę zobaczyć czy to ta kamera. Musimy przejść całe pomieszczenie, bo czasami w pewnym kącie może tylko być ten telefon dzwoni. Telefon? To w pomieszczeniu, w którym dzwoni telefon, ona będzie. A gdzie dzwoni telefon? Dobra, to gdzieś od Eny. Czyli gdzieś dzwonił telefon. Dobra. No, jak wyjdziemy tu, to gdzieś po lewej. Ewentualnie mogło być piętro wyżej też. No to byliśmy blisko w takim razie, bo gdzieś tu już chodziliśmy. Ja mówię, że to jest któryś z tych. To jest któreś z tych pomieszczeń, w którym teraz byliście, bo to ja mam tam... Ej, a może to jest piętro wyżej w sumie? Bo tu niczego nie ma. Ej, chodź piętro wyżej, zobaczymy. Tutaj chyba telefon dzwonił, bo to jest słuchawka rozłożona. Ale we wszystkich jest rozłożona. Tak? Nie, to nie ma znaczenia. A sprawdźmy wyżej. No i rak, może to nie jest wyżej, chodź zobaczymy. Ja tu już sprawdzam górę. I co, góra coś ten? Ty masz ten wykrywacz? Jak są otwarte drzwi, to znaczy, że byłam w środku, nie? Ale to jest, ale ty sprawdzasz temperaturę, co nie? Ja mam ten wykrywacz. Ej, czy ktoś w ogóle był kiedykolwiek na górze? My byliśmy, ale nie mieliśmy wtedy wykrywacza w sumie, wiesz? Aha, dobra. O, tutaj, 5 stopni, to jest ten pokój. Tak. Mamy ten pokój. Mamy to, tak. Ej, telefon dzwoni, telefon, mogę odebrać? Dobra, to wracajcie po sprzęt i idziemy tam ze sprzętem. Dobra, ja z nią pogadam teraz. Hello! Okej. Ej, dobra, zaświeciły się dwie kropki. Dorothy Martin, where are you? Show yourself! O, zaraz on spadnie z rowerka. Cicho. Show yourself, Dorothy Martin. A! Boże, zaświeciło się 5 kropek. Przestraszyłem się. Dorothy Martin! Show yourself! Ej, weźmy cover od tyłu, dobra? Jest 5 kropek, Dorothy Martin! Show yourself! I'm scared! Show yourself! Where are you? Wszystko słychać na dole. Dorothy Martin, where are you? I'm scared! Show yourself! O, chyba się znudziła, poszła sobie. Nie wiem o co chodzi. Dorothy Martin? Ej, chyba sobie poszła, przestało się świecić, nie wiem o co chodzi w ogóle. No, czasami się pojawia, czasami znika. Znowu się przestraszyła mnie chyba. No. Dorothy Martin? To chyba ty jesteś tym duchem. Ja nie wiem, co chodzi, ale wszystkie duchy uciekają przed mną. Chyba się nie spodziewałem, że ktokolwiek będzie robić taki manewr. Tak, ja wiem, bo ja tutaj na mapie widziałem. Wiesz, ej, no przestały się świecić kropy. O nie, znowu się świeci. Dorothy Martin. Dorothy Martin. Bierzesz kamerę. Ej, dzisiaj, ej, ty zamykałeś drzwi, czy one się same zamknęły? Ja nie ruszałam. Dorothy Martin. Dorothy Martin. Ojeju! Jest! Widziałem go! Ojeju, ale się wystraszyłem! Widziałem go! No widziałem tą dziewczynkę! Ale się rzucił na mnie! Ojeju, ale się wystraszyłem! Widziałem tą dziewczynkę! To jest mała dziewczynka! Dobra, chodźcie po sprzęt, cwaniaczki, chodźcie po sprzęt. No, widziałem ją! Ej, ale ona mogła mi krzywdę zrobić, chyba nie? Się polubiła, co? No! Mogła, ej, mogła, bo była dziesiątka. Mogła cię zabić. Ja cię kręcę, ale ten... Ale nie mrygałeś światła, więc raczej nie. Kamery same się zmieniają. Czemu? Co? One chyba jest tam tak automatycznie, one się zmieniają. Patrz, światłami nam tu mryga. Ale to było ale było przerażające przez moment. Dobra, teraz już wiemy, gdzie jest, zapiemy ją, easy. Jak przyjdziecie do pana, weźcie książkę. Ale w sumie uciekłem łatwiutko od niej, co nie? Tak łatwo, no jak ten. A, bo nie była wkurzona, bo nie mrygałeś światełka, ona tylko ci się pokazała. Jak zaczynają mrygać światełka, to dopiero atakuje, wiesz? A, spoko, loko. Dobra, to co, krucyfiksy? Co takiego się bierze? Dobra, to wyrzucę. Bladii, ty bierzesz 2 krucyfiksy, a Faminka, ty weź te... Książkę wezmę? A sól, Nie bierzemy soli? Sól można wziąć, ale zaraz się cofniemy jeszcze, spokojnie. My na razie rozstawimy. Znowu zapomniałem do czegoś sól. Do czegoś sól, że co, żeby nie przechodziły, czy coś? Nie, żeby zobaczyć, czy dałeś ślady. Kiedy aparat robi zdjęcia jakby? W tym pokoju świeci się światło. Niech się świeci, chodź. Jak rozstawiamy, gdzie drugą lampę? Postaw jedną kamerę tutaj, żeby było widać ten cały korytarz. Dobra, to teraz tak, to wiemy już, gdzie jest duch i co teraz robimy, tak? Jaki jest proceder łapania teraz tego ducha? Teraz musimy go złapać. No tak, ale jaki to jest ten jakby proces łapania tego ducha, co nie? Jaki to? No to zaraz ci powiem, spokojnie. Dobra, czyli EMF level 5 i co, niska temperatura znowu? Nie, właśnie nie, bo było tylko 5 stopni, nie było poniżej zera. Okej, kumam. Kumam. Freezing tylko poniżej zera. Czyli mówisz, że jak trzymam krucyfiksa w ręce, to nic mi to nie daje? Nie, musisz go położyć na ziemi w pokoju, w którym ona się dopiero pojawi. Musisz przewidzieć, gdzie ona będzie. A, spoko, już się pojawiła mi się, więc doskonale wiem, gdzie się pojawi. Tutaj będzie. O, dobra, tu się pojawi na pewno, rzucam tu krucyfiksa. Ta, bo była tu, bo biegła, pamiętam. I drugiego rzucę sobie, nie wiem, gdzieś tu obok może. Nie, zaraz ci powiem, gdzie masz położyć krucyfiksa, czekaj. Jeden krucyfiks całkiem dobrze położę. Nie, jeden tutaj przy drzwiach, a drugi tutaj na korytarzu, na środku, tutaj przy wejściu. A czemu tak? Czemu na korytarzu? Żeby zablokować jej ewentualne wejście. Aha, to żeby nie wyszła stąd, bo ona może stąd opuścić ten pokój, tak? Tak. Dobra, ja nie wiem, czy to, moim zdaniem tak nie działa, ale zobaczymy. No nie wiem, tak działało. Dobra, chodźcie, idziemy do sprzętu, nie? A po jaki ty sprzęt jeszcze potrzebujesz? Ja najniżej widziałem 3,7 stopnia. Radyjko dajcie Bladiemu. O! Ej, jest! Za tobą jest! Tam biega! O Boże, świeciły się latarki, co to znaczy? Była... No Boże, chce zaatakować nas. O Boże, ale się... Umieram! Żegnaj familia! Jednak się zdenerwował! O Boże ci... Chyba koleżanka nasza skinęła, dobra, spadamy stąd! No jak? Biegnij! Ran! Gdzie? Jest, idzie do was, wraca do pokoju. Wybiegła, te krucyfiksy nie zatrzymały jej w ogóle! Ej, drzwi zamknęłam. No to nie tak działa do końca, no. Wiecie, że teraz ja poszła sobie na schodach, bo sobie wróciła do pokoju? Gdzie ty jesteś? Idę. A, dopiero idziesz, tak? Tak. O, dobra, dobra, właściwie, no i rach. Po co wróciliśmy do busa? Żeby popatrzeć. Dobra, Junior, masz zadanie do zrobienia, no. Ale poczekajcie, posiedźmy chwilę. Posiedźmy tam chwilę. O, zobacz ty. Naprawi, no. Dobra, ej, ile to... mamy? Ej, Bladii, ty masz 30, Famina ma znak zapytania, bo już jej nie ma, a ja mam stary 45. Powiedz mi, co się wydarzyło? Czemu on nagle zaatakował tak? No bo się wkurwił. O, dziwne. Nie wiem, powiem, a powiem, jak nic nie mówiłem przecież do niego. O. Ale te krucyfiksy w ogóle nie powstrzymały, ona wybiegła z tego pomieszczenia. Tak, bo ona wybiega, ona ci będzie gonić, atakować. Dobra, inaczej, no. To jaki jest teraz proces łapania tego ducha? Teraz możesz mi wyjaśnić. Dobrze, teraz tak, musimy ustalić ewidensy, czyli musimy mieć jakieś dowody, na przykład orby, mroźna temperatura, książka i tak dalej. Ogólnie tak, ewidensów jak sobie klikniesz EJ, to na samym końcu no, jest, masz evidence 1 i masz no tak. EMF level 5, no to Spirit Box, Fingerprints, Ghost Orby, Ghost Writing, Freezing Temperatures. A co no zaznaczyłeś? Tak. No EMF level 5 zaznaczyłem. A mieliście piątkę? Tak, była piątka. Była piąteczka. Dobra, była piątka, okej. Czyli jeszcze potrzebujemy trzech, czterech... Dwóch. I o co chodzi z Spirit Box? O co chodzi Spirit Box? Spirit Box, a chcesz sobie pogadać z duchem? A, chcesz z nią porozmawiać? No nie wiem, możemy pogadać z nią. A Finger Print? Print? Na przykład? To są ślady stóp, teraz dobra. Tak. Ghost Writing? To co to jest? Czy... No. To zostawiliśmy książkę, zaraz zobaczymy, czy ona ją zapisała, szczególnie, że jest teraz bardzo wysoka aktywność, więc mogła zapisać. Dobra, teraz tak. No mów. No dobra, musimy ale... Musimy znaleźć to... Sinka i musimy Smaresticksy, ja Smaresticksy zrobię. I ona wtedy będzie trochę mniej aktywna, więc będzie można z nią pogadać. Czat mi teraz wypomina, Boże, poszliście z nią i ją zostawiliście. No to się chłopaki, chcemy iść we trójkę, czy jeden zostaje w traku? Ja mogę zostać. No idę z tobą, dobra, idę z tobą, jolo. To, a możemy iść w trójkę, nie ma problemu. To idziemy w trójkę. Nie ma, znaczy ty możesz patrzeć na orby, czy będą orby. No dobra, to patrzę na orby. Dobra, jaki jest plan, Junior, bo musisz wyjaśnić, bo tak, nie wiem... plan jest taki. No. Plan jest taki, mój drogi. Świeczkę bierzesz. Te pudełko, te tutaj, ten, to? Nie, to. A, to, dobra, to jest do rozmawiania z nim, tak? Tak. Tak, to jest do rozmawiania i bierzesz jeszcze latarkę UV, tylko nie wiem gdzie ona jest. Czy Faminka ją wzięła? Tutaj nie jest. Faminka ją miała. Famina miała. Dobra, to na pewno tam leży. To leży tam w takim razie. To weź sól, to weź sól, weź sól. Weź sól. Dobra, sól jest tutaj na dole, tak? Dobra, mam sól. Tak. No i idziemy. To jeszcze raz, czego słyszysz sól, bo znowu zapomniałem. Poczekaj, ile ty masz saniku? Dobra, panowie. Dobra, ja będę patrzeć na orby. Dobra. Do czego sól służyła? Przypomnij, jak to działa z tą solą. Sól wysypujesz i możesz zobaczyć ślady. Ślady możesz zobaczyć. Dobra, już teraz zapamiętam. Tak. Ślady, okej. Okay. Możesz na przykład do tego, że jak ona krąży po domu, to ona często wraca do swojego pokoju, nie? Mhm. Więc możesz tak się zorientować, który jest jej pokój. Okej, okay. Kurde, ale pojebana sytuacja, co nie? No widzicie, no niestety, Famina nie jest takim doświadczonym duchem jak ja, bo ja tutaj to elegancko załatwiałem z duchem, tam pogadałem, no, co nie? Duchem to już jest. No duchem to już jest, to prawda. Ale nie jest tak zaawansowanym łowcą duchów, tak jak ja, O, leży tu! Ja cię kręcę, ale przypał. Ja najpierw zapalę tutaj smartsticka. Dobra, nice, widzę was. No to miło, że nas widzisz. Dobra, gdzie mam położyć ten dekorder? Gdzie... O, tupie. Włącz go. Włącz go? Jak? Włączyłem. Włącz sobie... No i teraz stój na środku i gadaj z nią. Aha, czemu mnie zamknąłeś drzwi? Ty jesteś pijany? Otwórz chociaż te drzwi, żeby miał jak uciec. Są orby. Dobra, po prawej stronie Bladii. Hello! Hello! What's your name? How are you? Odpowiedziała, dobra, wracamy. Odpowiedziała? Ja nic nie słyszałem. Tak? No dobra, czyli wszystko mamy. Gadaj tam jeszcze. Gadaj, chciał ją zobaczyć. Dobra. Hello! Show yourself! Nie, to jest głupie akurat. Może coś innego. Dawajcie jakieś pytanie, o co mogę ją zapytać? Ej, był taki dziwny dźwięk, ale to nie był to ona powiedziała? Zapytaj, czy jest tutaj. Are you here? Are you here? Bo zamknij tam takiego. Ej, coś słyszę, było. Powiedziała, no było, i co teraz? I już mamy załatwione? Mamy trzy dowody. A, okej. Okay. I co, jak mamy 3 dowody do koniec? A można ducha jakoś złapać, czy nie można go złapać? Nie. Złapać go nie możesz. No cóż, łowcy duchów znowu uderzają, easy. A jaki to rodzaj ducha w takim razie? Zaraz się dowiemy. Teoretycznie jeszcze tak będzie jaki to jest ducha. To jest Jin. No to on jest terytorialny, czyli będzie się pojawiał tylko w okolicy swojego pokoju. Możemy jeszcze zrobić jej zdjęcie, dostaniemy za to hajs i możemy jeszcze poszukać, czy będzie gdzieś zlew zapchany, ale nie wiem, czy wam się chce. Aha, a zlew to może być zapchany wszędzie. Tak. Nie, no to z Noirachtem pójdziemy zrobić jej fotę. Noirach, dawaj, mamy challenge, chodź. Chodź, zrobimy jej fotę. Ej, a jak zginiemy, to i tak dostaniemy hajs za misję? Tak, tylko że o połowę mniejsze, ale to... Dobra, gdzie jest aparat? Gdzie ten aparat jest? Tutaj. Mam to. Jak go uruchomić? Bo jest chyba wyłączony. Nie, on jest włączony cały czas. Tak? A, no dobra. I prawym przyciskiem, dobra. No i jak idziemy, chodź, zrobimy sobie fotę z duchem, dobra? To będzie easy zadanie, co może pójść tak. To ty rób fotę, no. Dobra. Ale misja świetnie, no jak nam idzie, jesteśmy profesjonalistami. Ready? Co to się straciliśmy jednego członka, no ale co tam? Oj tam, no my... Ej, no cóż, jeden człowiek zginął. Jeżeli was mnie atakował, to możecie wyłączyć światło w całym budynku, wywalając te korki. A co to daje, że jak wyłączymy światło? Co to daje, że jak wyłączymy światło? Że szybciej się pokaże. W ciemności rzadziej atakuje. A, w ciemności rzadziej atakuje, no śmiesznie. Jak będzie mnie atakować, biec na mnie i ja zrobię mu fotę, to go to obezwładni, mam nadzieję. Na pewno. Nie, to on tak cię zajebie. Dobra, no i jak, przejdziemy do tego taktycznie. Ty wejdziesz do pomieszczenia. O, patrz, Famina. O, faktycznie Famina, zrobię jej zdjęcie na pamiątkę, poczekaj, nie ruszaj się. O, dobra, będziemy mieli na pamiątkę. Dobra, no i jak, plan jest taki, mam świetny plan. Wejdziesz do środka i zaczniesz prowokować ducha, a ja się przyczaję z aparatem. No. Nie, to ty wejdziesz, bo ty masz mniej tego, no dobra, to, masz mniej ale sanity. Nie, to razem wejdziemy, bo ja sam tam nie wejdę. Aparat. Nie, no chodź, razem tam wejdziemy. Rzuć mi aparat, nie, ja zrobię to zdjęcie, ja zrobię. No dobra, cicho. Dobra, rzucę ci ten aparat, ale nie zostawię mi tu, dobra? Dobra, masz aparat. No. Jak ona się nazywała? A, dobra, już pamiętam. Dorothy Martin! Show yourself! Ale trzymaj aparat w ręce. Ale to ten trzyma. Ja mam. Noirach trzyma. Dobra, i jeszcze teraz nasłuchujcie, czy słyszycie gdzieś szum jakiś, żeby jakby woda leciała. Przejdźcie też po korytarzu, żeby zobaczyć, czy gdzieś woda leci. Jeżeli słyszycie szum wody, to wejdźcie do kibla, bo tam będzie wtedy zdjęcie tej brudnej wody do zrobienia. Show yourself! Halo, siema panowie. Ej, będziecie mieli slota tak 21:30? A nie wiem jeszcze, wiesz? Dobra. Nie wiem, na razie gramy w czwórkę, wiesz? Dobra. Czekaj, jak to przeszedł, czekaj. Show yourself! Chodź tutaj, bo muszę... Jest! Rób zdjęcie! Zrobię zdjęcie! To znałeś? Zrobię zdjęcie? No bo tak żeś dziwnie mówił, nie? Zrobię zdjęcie? Cicho, diabeł, nie odzywaj się, bo my tutaj porowanie robimy! Boże, nie gadaj, że zdjęcie nie zrobiłeś! No, chłopaki polują na ducha w szkole. Nie, cicho, diabeł, nie odzywaj się, bo my tutaj zdjęcie i Noirach zdjęcie nie zrobił. Dobra, zobacz! Zrobiłem przed tobą, no podnieś się! No kurde, ty zmarnowałeś, nie zrobiłeś zdjęcia, biegła na mnie. Kurde... Co? Byłem tu za tobą, nie widziałem nikogo! No miałeś być w środku, co ty robiłeś na zewnątrz? Nie, dobra, idziemy, jeszcze raz. No przecież... O, shit! Dobra, będzie pies. Tak sobie rób zdjęcie. Dobra, robię zdjęcie. Nie widzę jej. Pierdziele, chyba stąd pójdę sobie. Iść cały czas tyłem. No idę, ale nie biegnie póki co na mnie. I tak stąd nie spierdolimy, wiesz o tym. Damy radę. Zamknęła szkołę. Dobra, byczku, co ty gadasz za głupoty? Damy radę. Panowie, słyszycie mnie? Halo? Tak, słyszymy cię. Przeczołgała się do was, ale możecie wracać, nie? Znaczy w sensie na górę. Aha. Uff, dobra. Taka sprawa. No, ile mamy sanity? Więc musicie szybko spierdalać, jak tylko się zacznie akcja, nie spierdalajcie na dół, tylko do pomieszczeń obok. Tylko zamykajcie ze sobą drzwi, nie? Ja pierdzielę, dobra. No to dobra, idziemy, no chodź. Co może się nie udać, co nie, w tej akcji samobójczej. Nie, no nic. Czyli musimy od razu do... Widziałem, jak się do was czołgała, jak była teraz ta akcja. Czyli od razu do tego, od razu do pomieszczeń obok. O. Czekaj, gdzieś idzie. Tu nie ma żadnych pomieszczeń obok. Nie ma, nie! Ej, jestem przestraszony. Czy ona znowu zamknęła szkołę? Tak. No i racht. Rucham. Nikogo tu nie ma. Dobra, słyszymy się, słyszymy się. Tak, słyszymy się. Wydupiła korki. Dobra. Jesteście w pomieszczeniu obok, tak? Ej, nic nie widzę. Ciemno jak w dupie. No to idźcie naprzód i wyjście z pomieszczenia na razie. Prawda jest taka, że... Prawda jest taka, że nie wchodziliśmy już do tego pomieszczenia, bo jakoś tak... Wiem, jesteście na dole. Znowu pika. O kurde, to się nie... Znowu zamknięte. Dobra, cicho, może tu przybiegnie, czy nie przybiegnie tu. Poświęcimy się, najwyżej ktoś zrobi zdjęcie, jelo. Ej, ona tu chyba nie przybiegnie, ona jaja będzie z nami do ten... Nie wiem. Nic nie widzę. Chodzi gdzieś. Widzisz, jakbyś dał mi aparat, to już byśmy mieli te rąbane zdjęcie. Dobra, chodź jeszcze chwilę. No. Ja pierdolę. Bo ona już wam nie da spokoju, macie 0 sanity, ona będzie was co chwilę atakować. No, my stoimy przy drzwiach i od razu nam się wyłącza wszystko. No jakby ona chociaż podbiegła do nas czy coś, co nie? Nie możemy, wiesz... Ja cię kręcę, to co, zawijamy się? Czyli robimy na jolo misję? No. Na jolo, dobra, dawaj, zrobimy te zdjęcie. Ej, ale zdjęcie... Ale ty musisz potem odebrać aparat, Junior, czy co? Ale ty stać $10, stary. $10? Mieć, ani dawaj! Chodź! Dawaj, jo, dla widzów musisz to zrobić, dawaj! I wchodzimy tam. Dla widzów, wchodzimy tam, dawaj. Idziemy. Chodź. Chodź, dawaj. Idziemy. Dobra, dawaj, idziemy, zrobimy to zdjęcie, dawaj. No idziemy, stary. Jak chcecie robić misję, pamiętajcie jeszcze, żeby przejrzeć na górze te kible, nie? Cicho tam kible, ja chcę jej zdjęcie zrobić po prostu. Ale za zdjęcie w kiblu też masz dyszkę. Dobra, nie będę szukać jakiegoś kibla zasranego. Widzisz coś? Nie. Hello! Jak ona się nazywała? Dorothy Martin? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz wymawiać jej imię. Nie, to chyba nie ona. No dobra, chodź, idziemy. Jolo. Let's do this, guys. Dobra, mamy tu naszą koleżankę. Dobra, najwyżej, no najwyżej nie przeżyjemy. A aparat musi zostać zabrany, czy nie? Czy wystarczy, że zdjęcie zrobimy? Światło się na dole zapaliło. Ej, aparat musi zostać zabrany, czy wystarczy, że zdjęcie zrobimy? Nie, wystarczy, że zrobisz zdjęcie. Ej, no się dygam. Ej, dobra, świeci się. Widzisz ją? Czekaj. Widzisz ją? Nie. Cofam się pomału. Chyba ale nie widzę jej. Zbiega z góry. Nie widzę jej. Ja słyszę. Ja też słyszałem, ale nie widzę jej nadal. Gdzie ona jest, cholera jasna? Chodź tutaj, nie uciekaj tu mi, Noirach, chodź. Jestem za tobą cały czas. Musi gdzieś tu jest, za rogiem chyba. Cholera jasna, no w życiu tego zdjęcia nie zrobiło. Pierdolę, stary. Jeszcze raz? Ja pierdzielę, dobra, no chodź, musimy to zrobić, te zdjęcie rąbane. Jak wejdziecie na górę, pójdźcie w lewo, tam może być kibel, bo tam się kierowała. To może od razu odpaliła tą wodę. Nie, no błagam, daj, odpuść ten kubiel, ja chcę tylko jest zdjęcie zrobić, uciekać. Ale ona może tam być. Tutaj jest woda rozlana na ziemi. Jest rozlana woda, No, weź tam, Noirach, otwórz szerzej te drzwi, ale bo... to nie na ziemi, to musi być słychać, że leci woda z kranu i ona będzie w kranie, bo nie słychać. Woda będzie. Na razie, okej. Weź, Noirach, uchyl bardziej te drzwi może, czy coś. Czekaj. Noirach, weź. Jak ona w lewo poleciała, to wiesz. Weź bardziej uchyl te drzwi może tutaj. Co mówisz? Uchyl... Oh, fuck. Gdzieś idzie. Kurde, ale nie pokazuje się w ogóle, nie wiem co się ten... Dobra, chodź tu na schodach, stoisz tu? Jesteś tu koło mnie? Czekaj mi się. No, jestem. Cicho. Dobra, mam ją! Chyba mam, nie wiem, Chyba mam! Dobra, mam jeszcze jedno! Spieprzaj! Nie wiem, na zdjęciu nie widać, że... Za tobą! Nie! Robiłem już, ale chyba nie wyszło! Dobra, i tak nie mam kliszy, spadamy stąd! W sensie, zrobiłem jej... Zrobicie to zdjęcie, czy już macie? To tak, powiem tak, zrobiłem! Zrobiłem, ale nie pokazuje, na aparacie pokazuje, że nie ma, co nie? Dobra, spadamy, nie ma mi tak kliszy wolnej. O, wychodzimy stąd. Kurwa, stary. Co to? Jeszcze raz? Co? U mnie jest pokazane, że nie zaliczyło wam zdjęcia. Ale to, ale robiłem jej zdjęcie, gdzieś mi pokazała, ona tak migała po prostu. Dwa zdjęcia jej zrobiłem, kiedy tak pikała. Musiało po prostu nie... No jak? Przecież jest... No dobrze, dobrze, ale... Jest? Widzisz na schodach. Zobacz, na schodach jest. Co jest na schodach? Naciśnij J i wtedy przeleć w lewo na zdjęcia. No, tylko pytanie jest, czy masz napisane nad zdjęciem Ghost? Fuck. Nie masz, czyli to się nie liczy jako zdjęcie ducha, w sensie dla gry. Fuck. Które zdjęcie? Naciśnij J. No jest. Naciśnij J i przeleć w lewo, no. No i jest ale ja tam nie widzę, tam czarność widzę. Gdzie? No które zdjęcie nad schodami? A nie. Leć w prawo teraz. No. I tam masz takie jedno zdjęcie na 4 zdjęcia. 3 są puste, jedno jest tylko po lewej stronie u góry. Widać ją, ale nie zaliczyło tego zdjęcia. No, ale ja ją nie widzę tutaj. Wy tutaj coś widzicie? No ja właśnie dlatego nie zaliczyło, bo nie wszyscy ją widzimy, nie? Znaczy w sensie ogólnie zdjęcie musi być tak zrobione, żeby było wiadomo, że to jest duch. Nie mamy już kliszy jak coś. No, nie ma po prostu. No to jedziemy po prostu. Zaznaczamy, że to jest ten duch i tyle, że to jest Jin i do widzenia. W ogóle widzowie piszą, że stream laguje, kiedy duch mnie atakuje XD. Dobra, i tak się skończyła kliszta. Spadamy stąd, spadamy z tej misji. No, zaznaczyliście sobie... A, poczekaj, ja zaznaczę muszę. Ej, ludzie mówią, że ty masz rzeczywiście Bladii, no ja mam... Tak? Ty masz ciemność, a ja widzę, no. Ale ja zrobiłem jej, kiedy ja ją widziałem, właśnie o to chodzi. I dziwne, że tylko... Zdjęcie zależy od perspektywy, spokojnie. Dobra, Spirit, co było, jaki pierwszy jest Evidence? Ten, Ghost... No, drugi. EMF, Spirit Box i Ghost Orb. Poczekaj, Spirit Box i trzecie co jeszcze? Ale zbiegała za nami, co nie? I co jest trzecie? Ghost Orb, dobra. I jaki to jest typ? Co to jest? Jin. Jin, a faktycznie, bo pokazuje, okej. Dobra, lecimy. Wow, misja zrobiona. Dobra, jazda. Ty, ale... No, tak długo się ganialiśmy. Ale było srańsko, ja pierdzielę. No, było srańsko, to fakt.